Nie do kibiców, tak jest. Słuszna uwaga, Arka. Tak jest. To widzę, mamy ciekawe teleobiektywy. O, teraz już sztanga, dobrze. Mam nadzieję założona, nie widzimy tamtej drugiej strony. 65 kg, Anna Pieczarka, TS Czarni, Góral Żywiec. Pierwsze podejście do 68, ale... przygotowuje się Marlena Chudzik. No ale zobacz, Monika, może była różnica pół kilograma, kilograma, a mimo wszystko zawodniczka od razu zauważyła, że coś nie tak. No było widać, że zdecydowanie ciągnęło ją na tą stronę, gdzie tam było coś nie tak założone. No, ale miejmy nadzieję, że teraz już będzie wszystko w porządku i zawodniczka opora się z tym ciężarem. Jest już gotowa. Edward Tomaszek charakterystycznym klepnięciem zmobilizował zawodniczkę. I popatrzmy. Życzymy powodzenia, Aniu. Sztanga w górze, podejście. Niezaliczone. Pozostawiamy 65 kg i 2 minuty dla Anny Pieczarki na rozpoczęcie podejścia drugiego. Nadal do 68 przygotowuje się Marlena Chudzik. Tutaj oczywiście Państwo wiedzą, na pewno swoich przyjaciół, żeście powiadomili, Leszek Kołecki właśnie robi transmisję na żywo. Można oczywiście obejrzeć to wszystko w internecie. Super, dzięki, nie wierzę. Ile kartek do mnie dotarło, dziękuję panie sędzio. Mam nadzieję, że będę miał wszystkich zawodników z następnej kategorii wagowej. A ja właśnie dostałam klasyfikację, jaką mamy po rozegranych już do tej pory kategoriach. Klasyfikacja klubowa kobiet. Tutaj prowadzą właściwie dwie drużyny po 18 punktów. WLKS Siedlce i UKS Talent Wrocław. Na miejscu trzecim też mamy dwie drużyny po 15 punktów. LKS Gryf Bujny i Wisła Puławy. Wśród mężczyzn na razie najwięcej punktów zdobyły klub LKS Gryf Bujny 23, a później mamy Promień Opalenica i Radomsko po 17 punktów. No i popatrzmy, Monika. Trzymaj, Aniu. No, sztanga w górze teraz. I tym razem podejście zaliczone. Brawo. I na razie, a nie, nie, na razie 66 kg poprosimy na sztangę i Marlena Chudzik, MKS Unia Hrubieszu, wykona podejście pierwsze. Przygotowuje się Ania Pieczarka do podejścia trzeciego. No i popatrzmy, Ania Chudzik, jej rekord życiowy 72 kg. Przypomnę, trzecie miejsce w zeszłym roku, a także dwa lata temu na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, również na Mistrzostwach Polski. A, ale poczekajmy. Ania Chudzik, Marlena Chudzik. No proszę, sztanga w górze, podejście... Zaliczone. Brawo. I 67 kg poprosimy. Ma ta sama zawodniczka, Marlena Chudzik, MKS Unia Hrubieszów. 68 kg. Marlena Chudzik, MKS Unia Hrubieszów. Drugie podejście do 70 przygotowuje się Anna Pieczarka. A wracając właśnie do Marleny Chudzik. Na Mistrzostwach Polski do lat 17, drugie miejsce w 2011 roku, w 2012 już była mistrzynią Polski,
w tej kategorii do lat 17. A mamy małe ogłoszenie, znaleziono telefon komórkowy, jeżeli ktoś zgubił takowy, to może się zgłosić do Arka Ratajczaka. Myślę, że po udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań będzie mógł go odzyskać. Myślisz, że tylko kilka pytań wystarczy? Ja myślę, że najpierw trzeba będzie odpowiedzieć na kilka pytań, a później... Zobaczymy. Zobaczymy. Pozostała jeszcze minuta. Marlena Chudzik, MKS Unia Hrubieszów, 68 kg, drugie podejście. 70 kg poprosimy na sztangę. Nie zmienia to jednak kolejności, ta sama zawodniczka. Marlena Chudzik, MKS Unia Hrubieszów, podejście drugie. Do trzeciego przygotowuje się Anna Pieczarka. Za bardzo podejście do przodu. Niezaliczone. Pozostawiamy 70 kg. I teraz Anna Pieczarka, TS Czarni Góral Żywiec, wykona podejście trzecie, a Marlena Chudzik się przygotowuje. No, tutaj na karteczce dostałem od trenera, że Ania ma 65 w podrzucie, a tutaj w książeczce znaleźliśmy, że już 69 wycisnęła Śląska Liga Juniorów. Dziękuję bardzo. No i tutaj właśnie teraz i z kartek, i z książeczek próbujemy Państwu przekazać te informacje, które właśnie dotyczą zawodniczek i zawodników. Tak jest, mocno. Ach, jak ambitnie walczyła, ale nie udało się. Podziękujemy brawami. Niestety podejście niezaliczone. Janna Pieczarka uzyskuje w dwuboju 120 kg. A my pozostawiamy jeszcze 70 na sztandze i Marlena Chudzik, MKS Unia Hrubieszów, wykona podejście trzecie. Do 75 przygotowuje się Monika Dzienis. No, drodzy Państwo, jest z nami gość specjalny, Monika. Tak, witamy na sali zawodów Marcina Dołęgę, zawodnika Zawiszy Bydgoszcz, wielokrotnego reprezentanta naszego kraju, trzykrotnego mistrza świata. Cieszymy się, że jest z nami, również był wczoraj. No i myślę, że teraz doda energii nie tylko naszym zawodniczkom. No, niecałe 30 sekund. Trzymajmy kciuki. Ej, nie udało się. Tym razem również... podejście niezaliczone. Tak, 123 kg w dwuboju uzyskuje Marlena Chudzik. 75 kg poprosimy na sztangę. I Monika Dzienis, UKS Talent Wrocław, wykona podejście pierwsze. Do 76 przygotowuje się Kamila Kruczyńska. No i jakby Monika nie patrzeć, to teraz decydujące boje o pierwsze, drugie, trzecie miejsce nie tylko w podrzucie, ale również także w uboju. Ja myślę, że Agata Grzegorek jest niezagrożona na pierwszej pozycji, jeżeli tylko podrzuci pierwszy ciężar. Tak jest, zgadza się. Uuu,
No, no, no. Dużo szczęścia. Podejście zaliczone. Ale miała tego świadomość. 76 kg. Poprosimy na sztangę i Kamila Kruczyńska, walka Ostrów Mazowiecka. No właśnie, występująca Kamil dzisiaj w interesującej stylizacji, wykona podejście pierwsze. No, rekord ma bardzo dobry. Aż 87 kg. Sztanga w górze, podejście zaliczone. Bez problemu, brawo. 77 kg poprosimy. I ta sama zawodniczka, Kamila Kruczyńska, walka Ostrów Mazowiecka w drugim podejściu. Jana, 79 kg. Tak jest, 79, prosimy na sztangę i Monika Dzienis, UKS Talent Wrocław, wykona podejście drugie, a Kamila Kruczyńska przygotowuje się do 81 kg. No i z tego, jaką informację dostałem od trenera, to będzie to próba bicia rekordu życiowego. Do tej pory, z tego co mam zapisane, było 75 kg. Trenerzy mogą się mylić, czasami w książeczce no mamy 76. O właśnie, ale cieszymy się, bo teraz mamy podglądy na i karteczki, i na książkę. Dzięki, Monika. Czyli z tego wynika, że i tak będzie to próba bicia rekordu życiowego. Walcz, walcz. Trzymaj, Monia. No proszę, lepiej niż pierwsze podejście i... Podejście zaliczone. Brawo. 80 kg poprosimy. Ta sama zawodniczka, Monika Dzienis, UKS Talent Wrocław. Trzecie podejście. No, zobaczymy. Już widzimy, że Monika zmieniła. Tak, podwyższa do 82, a więc 81 poproszę, panowie. I Kamila Kruczyńska, walka Ostrów Mazowiecka, wykona podejście drugie, a Monika Dzienis przygotowuje się do 82 kg. Troszkę za ciężko. Podejście niezaliczone. 81 pozostaje i za chwilę ponownie Kamila Kruczyńska, walka Ostrów Mazowiecka, tym razem w podejściu trzecim. Czy ten ciężar zostanie, to się za chwilę przekonamy. No a Kamilę dopinguje nie tylko jej trener Zygmunt Klepacki, ale również siostra tutaj przy pomoście. Obszerna relacja fotograficzna z tego startu, myślę, że będzie. Milena Kruczyńska, również wspaniała zawodniczka, reprezentantka naszego kraju. Wielokrotnie startowała na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieżowych. Także niezwykle utytułowana starsza siostra. I mocno trzyma kciuki. Z pewnością. Tak jest. Już chyba... A nie, myślałem, że... A przypomnę... Kamila Kruczyńska, druga na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży w zeszłym roku w Muszynie, siódme miejsce na Mistrzostwach Europy do lat 17 w Rumunii, w 2012 roku dziesiąta na Mistrzostwach Świata do lat 17 w Tajlandii 2009, czyli już kilka lat na pomostach Polski i nie tylko. Dokładnie. Pozostała minuta i... Kamila Kruczyńska, walka Ostrów Mazowiecka, trzecie podejście. Zygmunt Klepacki tradycyjnym klepnięciem mobilizuje swoją zawodniczkę. Kamila, powodzenia, trzymajmy kciuki i życzmy udanego podejścia. Witamy służby medyczne. Thank you.
Ale podziękujmy brawami, walczyła ambitnie. Tak, niezwykle waleczna zawodniczka, niestety podejście niezaliczone i Kamila kończy dwubój wynikiem 141 kg, a my poprosimy 82 kg i Monika Dzienis, UKS Talent Wrocław, wykona podejście trzecie. Ale Kamila ma w podrzucie także krążek. Brązowy i w dwuboju co najmniej również brąz, ponieważ Agata Grzegorek przygotowuje się do 90 kilogramów. No, wielkie emocje przed nami. Trzymamy kciuki, życzymy udanego podejścia Monice. Mocno, Monia. No nie udało się. Też ambitnie walczyła i tak ustanowiła rekord życiowy. Brawo. Podejście niezaliczone i w dwuboju Monika Dzienis uzyskuje 149 kg, a my poprosimy 90 kg na sztangę i pozostała nam ostatnia zawodniczka w tej kategorii wagowej, Agata Grzegorek, zdecydowana liderka w porwaniu. Jeżeli podrzuci 90 kg, to zapewni sobie złoty medal również w podrzucie i w dwuboju, no i tytuł mistrzyni Polski juniorek do lat 20, zresztą nie pierwszy w jej karierze. Tak jest, wiele sukcesów na jej koncie. Udział w Mistrzostwach Świata w Gwatemali, 9 miejsce na Mistrzostwach Europy, do lat 17, 4 miejsce, wiele tytułów. Jej rekord w podrzucie, z tego co mamy tutaj odnotowany, 100 kg. Sztanga w górze i tak jak mówiłaś, Moniko. Podejście zaliczone i 3 złote medale w kieszeni, można powiedzieć. Ale myślę, że na tym jeszcze nie koniec. Odnośnie kolejnych podejść. Na razie 91 poprosimy panowie. Agata Grzegorek, Max Tytanołowa. 95 kg i Agata Grzegorek tyle zadysponowała do podejścia drugiego. Oczywiście jest to reprezentantka klubu Max Tytan Oława. Dzisiaj w roli trenerki tylko Marieta Gottfried, ponieważ Waldemar Ostapski jest z naszymi zawodniczkami na Mistrzostwach Europy Seniorek w Tiranie. Jest trenerem kadry od tego roku, więc Marieta dzisiaj trochę osamotniona, ale wspominałeś o tych sukcesach Mariety, ale kariera jej sportowa się nie zakończyła. Jeszcze miesiąc temu startowała na pierwszym rzucie drużynowych mistrzostw Polski kobiet, uzyskując bardzo dobry rezultat. Naprawdę przyjemnie było popatrzeć. No to jest strasznie miło, drodzy Państwo, bo oczywiście niekoniecznie już muszę reprezentować na Mistrzostwach Europy i Świata, ale dopóki zdrowie służy, sport jest najpiękniejszą formą odreagowania tych naszych codziennych stresów, które nam życie dostarcza każdego dnia. No i cieszymy się właśnie, że zawodnicy, którzy już zakończyli karierę reprezentanta kraju, startują mu oczywiście w lidze, dając przykład młodym zawodnikom, jak powinno się podchodzić do sportu. Niecała minuta. 95 kg na sztandze, Agata Grzegorek. No i drodzy Państwo, miejmy nadzieję, że to nie jest ostatnie podejście. Trzymajmy kciuki, życzmy powodzenia Agacie. Mocno. Ach, ładnie. Sztanga w górze i... Bardzo ładnie podejście zaliczone. Brawo, brawo. No i wyrównany, najlepszy tegoroczny rezultat. Podobnie jak w rwaniu, ale tam była poprawka. Myślę, że tutaj również będzie. Poczekajmy na decyzję trenera, trenerki. Na razie 96 kg, oczywiście zgodnie z przepisami. Automatyczna progresja to 1 kg. Tyle trzeba założyć, panowie. Zejść z pomostu, a my uruchamiamy czas. W tym wypadku 2 minuty. I już. I mamy zmianę, już 97 kg. Właściwie to nie zmiana, tylko dopiero decyzja.
więc jeszcze ma dwie zmiany. 97 kg. Jagata Grzegorek, Maks Tytanołowa wykona podejście trzecie. I jak zaczęłam mówić, w tym przypadku mamy dwie minuty, ponieważ zawodniczka podchodzi po sobie. Tak jest. Kiedyś było 3 minuty, jak pamiętam. Tak, a normalnie między podejściami były 2 minuty czasu. No oczywiście właśnie. Te minuta, dwie, trzy, no na rozpoczęcie podejścia, a nie na jego wykonanie. Tak jest, zgadza się. No ale to, drodzy Państwo, wymogi telewizji nie tylko, żeby to było bardziej dynamiczne, ale zdarza się, że i nie tylko na takich zawodach jak nasze, ale również widzieliśmy to na Mistrzostwach Europy, Świata, Igrzyskach Olimpijskich. Mamy czasami... zmianę. Już, proszę. 99 kg poprosimy. 99 kg. Agata Grzegorek, Maks Tytanołowa. Trzecie podejście. A przypomnijmy, że zawodnik może tych zmian robić. Może wykonać dwie zmiany. Oczywiście nie liczymy podawania podejścia, tak, wysokości kolejnego podejścia, no i automat się też nie liczy. No i trzymamy kciuki, życzymy Agacie Grzegorek udanego trzeciego podejścia. I będzie to właściwie, tak jak powiedziałaś wcześniej, już ten drugie podejście było wyrównaniem najlepszego tegorocznego wyniku, a teraz jeszcze jest 4 kg więcej. No i pozostała minuta. Tak jest. 99 kg na sztandze Agata Grzegorek. No ale widzimy, że Marietta, trenerka, z dużym spokojem jeszcze właśnie poklepywanie po udach, to jest bardzo ważne. No i trzymajmy kciuki, życzymy powodzenia Agacie. Sztanga w górze i Monika? Podejście zaliczone. Brawo, no, brawo, brawo. 6 danych podejść, 3 złote medale, wymarzony start. Ale daj spokój, 3 w rwaniu, 3 w podrzucie, fantastyczny wynik. A w dwuboju? W dwuboju 177 kg. Brawo. Za 12 minut prezentacja kategorii wagowej do 69 kg mężczyzn, a za chwileczkę dekoracja kategorii wagowej do 58 kg pań, a więc bardzo proszę pierwszą szóstkę z tej kategorii o zebranie się na sali rozgrzewki. Zawodników, bo na 19 startujących zawodników otrzymałem, aż szybciutko tutaj liczę, 13 informacji o zawodnikach. Dziękuję trenerom i samym zawodnikom. Zawsze jest to miłe, żeby chociaż tutaj posługując się dzięki również pracy.